mogła uświęcać was, wasze rodziny i wasze firmy. Wysłaj próśb swoich wiernych i spraw, aby wszyscy ludzie znaleźli odpowiednią pracę. Niech dzięki niej polepszą warunki własnego życia i zgodnym wysiłkiem przyczyniają się do postępu współbraci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Szanowni Państwo, w imieniu władz miasta Bielany chciałbym Państwu przeczytać list interpelacyjny. Społeczność rzemieślnicza cechu rzemieślniczym Bielany. Szanowni Państwo, w imieniu bielackich władz samorządowych mam zaszczyt przekazać społeczności rzemieślniczej wyrazy szacunku oraz najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia cechu rzemieślniczego Bielany. Państwa szeroka działalność polegająca m.in. na integracji środowiska oraz szkolenie adeptów nowych zawodów mocno zaznaczyła swoją obecność świadomości Bielany. Władzom i wszystkim osobom związanym z cechem rzemieślniczym w małej przedsiębiorczości gratulujemy profesjonalizmu, wytrwałości oraz umiejętności współpracy z wieloma grupami zawodowymi na terenie miasta oraz bielackim samorządem. Niech ten jubileuszowy dzień zapisze się parę Państwa dobrych wspomnienia i stanie się źródłem inspiracji do dalszych działań i rozwoju. Życzę efektywnej pracy dla dobra społeczności, wytrwałości oraz samych sukcesów pracy i wolności społecznej. Podpisał burmistrz miasta Bielana Piotr Myszla i przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Trajan. Wszystkiego najlepszego w imieniu władz miasta. To na ręce pana starszego cechu upominę. I oczywiście dla wszystkich kobiet zgromadzonych na ręce pani dyrektor Józefa Kierka. Proszę bardzo.